Siemek był moim mistrzem i Siemek był osobą przeze mnie, no powiem tak, uwielbianą. Był moim mistrzem, był promotorem mojej pracy magisterskiej, później doktorskiej, później był recenzentem mojej habilitacji i właściwie cała moja kariera uniwersytecka od czasu studenckich związana była z Markiem Siemkiem, którego stałem się po studiach asystentem, no i później towarzyszyłem jemu karierze, a on przewodziłby tak rzec mojej karierze. Jeszcze w czasach studenckich przeszliśmy na ty. Tutaj może powiem coś takiego, że ja, kiedy studiowałem, to byłem na roku, który był drugim rokiem studiów po tej długiej, kilkuletniej przerwie, która nastąpiła w 1968 roku. I zwłaszcza młodzi asystenci, młodzi doktorzy, tacy jak Siemek, ale także doktor Sarnowski, Ochocki, Kołakowski, Wocial, Migasiński, Niecikowski, oni wszyscy byli spragnieni kontaktu ze studentami. Szybko się z nimi blisko zaprzyjaźniliśmy. Towarzyszyły temu rozliczne sytuacje imprezowe, by tak rzec. No i Siemek, no, od razu, kiedy zacząłem studiować, zachwycił mnie swoją wiedzą, swoją przenikliwością, przejrzystością tego wszystkiego, o czym opowiadał, nadzwyczajną klasą, kulturą osobistą, dobrem, łagodnością. Mi się wydawało, że Marek jest człowiekiem z innego świata, lepszego, doskonalszego, z którego wszystko widać lepiej, wszystko widać szlachetniej, wszystko widać trafniej i celniej niż to się nam na co dzień wydarza. No byłem właśnie pod niezwykłym wrażeniem takiej intelektualnej umiejętności Siemka, która polegała na łapaniu najważniejszego punktu kwestii jakiegoś problemu, jakiegoś zagadnienia, dzięki czemu Siemek natychmiast odkrywał, porządkował, no, umiał sproblematyzować wszelkie zagadnienie. Wielokrotnie byłem świadkiem różnych spotkań seminaryjnych, dyskusji, w których nie bardzo było czasami wiadomo, o co chodzi, jak to się potoczy. Po wystąpieniu Siemka stawało się natychmiast wszystko, no, z pewną może przesadą, ale dla mnie przynajmniej rozjaśnione, sproblematyzowane, ujęte w kategoriach, w których powinno to być ujęte. I jestem, no, przekonany, że wielokrotnie wszyscy uczestnicy byli jakby pod wrażeniem takiego przełomu, który się wydarzał, kiedy Siemek zabrał głos. Może nawet odwołam się do pewnego przykładu, bo pamiętam, że to było takie spotkanie seminaryjne czy wykład, który ktoś wygłaszał na temat wartości w socjologii czy w naukach społecznych. Opowiadał na ten temat takie dość mgliste, nieokreślone rzeczy. Sam najwyraźniej miał kłopot z tym problemem, choć pewnie jakiś doktorat z tego szykował. No i w pewnym momencie w trakcie dyskusji zabrał głos Siemek i powiedział rzecz następującą, że należy sobie uświadomić, że są dwa rodzaje wartości. Takie wartości, o których myślimy, i takie wartości, w których myślimy. I dopiero kiedy odróżnimy te dwa rodzaje wartości, pewnie ten cały problem wartości w naukach społecznych troszkę nam się stanie bardziej przejrzysty. Widziałem, że referent był zachwycony tym, że znalazł klucz do, no, poprowadzenia tego swojego dalej tematu w przyszłości, tak jak należy. Siemek jednocześnie robił to w taki sposób, że, no, nie było w tym jakiegoś takiego przymusu, mądrzenia się, czy wręcz kompromitowania jakiegoś tam tego referenta. Siemek, który czasami jakieś te moje kawałki magisterium czy doktoratu przeczytał, potrafił kilkoma zdaniami tak ustawić mi kwestię, problem, przyszłość moich zmagań z tą filozofią rosyjską, że byłem
najzwyczajniej zachwycony tymi czasami drobnymi uwagami, których wartości pewnie on sam nie doceniał, no, tak jak ja to dopiero mogłem uczynić. I jeszcze jedną rzecz w związku z Siemkiem. Był człowiekiem, który w stosunku do innych ludzi potrafił całkowicie się skoncentrować na dostrzeganym w tych innych ludziach dobru, zaletach, ich pozytywach. To musiały być lata 80. i Siemek został zaproszony wtedy na tydzień filozoficzny na Kulu. To były bardzo takie prestiżowe i ważne raz do roku spotkania na Kulu, na które zapraszano no, różnych ważnych, wybitnych polskich filozofów, raczej związanych z tym nurtem filozofowania, który na Kulu dominował. Samo zaproszenie Siemka było no, nadzwyczajnym takim docenieniem jego klasy, wymiaru intelektualnego, bo przecież zajmował się marksizmem i właściwie zaproszono go na takie spotkanie, które marksizmowi było poświęcone. No, Siemek tam tłumaczył swoje wówczas klasyczne ujęcia związane z marksizmem, że to jest taka filozofia materialistyczna, która za materię traktuje rzeczywistość społeczną, kulturową, przenikniętą świadomością, celowością, moralnością, duchowością. No więc wygłosił on taki wykład, później odbywała się jakaś dyskusja. A kiedy była przerwa, to pamiętam, że wszyscy wyszli i mam do dzisiaj obraz dwóch sióstr zakonnych, no bo tam i niektóre studentki i asystentki i były osobami jednocześnie duchownymi. Dwie siostry zakonne, które spierały się o to, czy jest ten Siemek marksistą, czy nie jest marksistą i wyraźnie no, rozkręcała się dopiero ta dyskusja rozstrzygająca o marksistowskości Siemka. Wydaje mi się, że był marksistą, ale i socjalizm, i marksizm był u niego usytuowany w najgłębszych nurtach i prądach światowej kultury takiej społeczno-politycznej i kultury intelektualnej. Pamiętajmy, że słynny manifest komunistyczny, zanim zacznie coś tam o komunizmie opowiadać, przez więcej niż połowę swojego tekstu głosi wielką pochwałę kapitalizmu jako formy życia ekonomiczno-społecznego niezwykle przyspieszającej, wydajnej, rozrywającej całą taką stabilność, archaiczność, statyczność rzeczywistości feudalnej. Siemek pasjonował się w marksizmie tym, co miało no, taki wymiar refleksji nad społeczeństwem po kantowskiej i po heglowskiej. To znaczy, no, taka refleksja w marksizmie była dla niego ważna i przykuwała jego uwagę, która wyrastała z klasycznej filozofii niemieckiej, a nie była takim powrotem do wcześniejszych, prymitywniejszych, można powiedzieć, form myślenia filozoficznego. Mi się wydaje, że Marek Siemek był osobą uniwersytecką, akademicką, że wszelkie kwestie polityczne, łącznie z publicystyką, były jakimś takim dodatkiem, no, rzeczą drugorzędną, która mu się zdarzała, ale tylko zdarzała i bardzo dobrze. To się też wiązało w moim przekonaniu z jego przekonaniem, iż świat realny, świat społeczno-polityczny przeniknięty jest myśleniem, ideami i robiąc w ideach, można rzec, wykładając, prezentując różne intelektualne kwestie i zagadnienia, zarazem zmienia się rzeczywistość. I w tym znaczeniu to jego robienie na uniwersytecie tego, co robił, było, jak mi się wydaje, w jego przekonaniu i było naprawdę przeobrażaniem rzeczywistości. Siemek był osobą niezwykle powściągliwą wobec jakiegoś takiego przesadnego wchodzenia w zakresy prywatności, intymności drugiego człowieka. Nie uważał też, aby swoje te intymne, prywatne, osobiste
kwestie miał wikłać w zagadnienia filozoficzne, w relacje ze swoimi uczniami. Pozostawało to gdzieś w tle. On uważał, że człowiek jako człowiek, prywatna jednostka, osoba, nie powinien być obiektem badania, analizowania filozoficznego. On uważał, że dla wyjaśniania człowieka najistotniejsze są pewne historyczne, społeczne, intersubiektywne, jak lubił mówić, relacje, uwarunkowania, struktury, które określają i wpływają w sposób zasadniczy na to, czym jest człowiek, a cała reszta, a ta kwestia prywatności powinna pozostać w milczeniu. Filozofia nie powinna o każdym aspekcie człowieka coś mówić, ale o tych, które dają się problematyzować, które dają się w pewną terminologię ująć, natomiast tamte przestrzenie owej intymności, wyjątkowości, szczególności człowieka powinny pozostać w milczeniu, zawieszeniu, że to jest przestrzeń sztuki, no, która powinna pozostawać w pewnej odrębności, jak mi się wydaje, od takiej narracji filozoficznej. To sprawia, że Siemek i dla mnie, i chyba dla wielu osób, był zawsze kimś nieco tajemniczym, nieprzenikalnym,